Dzień dobry, kochani. Dawno mnie nie było. W sumie dawno nie łapałam za kamerę. Chodzi o to, że ja filmiki ostatnio dawałam. Miałam długą przerwę w nagrywaniu. Wy widzieliście filmiki w jakimś niedalekim odstępie, co prawda. Ale na przykład jeden był miesiąc przed świętami, później był już 2 tygodnie przed świętami, a później był już teraz tydzień. Także taki odstęp. Wcale tak daleko nie jest do świąt, bo dzisiaj mamy piątek, a w czwartek mamy Wigilię, czyli niecały tydzień zostało nam do świąt. Jej! Uwielbiamy święta. Już widzieliście pokój, bo dzisiaj go wrzuciłam. Mam jeszcze jakieś inne filmiki. Więcej będę nagrywać, bo oficjalnie mam holiday, a także całe 2 tygodnie siedzenia w domu z rodziną, jedzenia, ćwiczenia, spacerowania, robienia to, na co się ma ochotę. Ja mam ochotę pobyć z rodziną jak najwięcej, utulać ich, ucałować, wypieścić, wyściskać i w ogóle pobyć z nimi, bo tęsknię cholernie za moimi dzieciakami, za Russellem też, bo mało go widuję, bo w dzień ja po prostu śpię, także to nie jest tak, wiadomo, on wtedy jest w szkole, to też jest, wiecie o co chodzi. Też byśmy się nie widzieli, ale to już inaczej. Zrobiliśmy już... Idę na rzęsy w poniedziałek, a paznokcie mam już świąteczne zrobione. I paznokcie świąteczne są takie. Czy widzicie tego switaśnego reniferka? Przepiękne. Tu jest taki cudowny czerwony. Tu jest taki brokatowy. Tu jest takie serduszko i druga dłoń jest tak samo zrobiona. Następnie, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to zrobiliśmy już też pokój. Jest jeszcze nieposprzątane, ja już raz ćwiczyłam, dzisiaj będziemy kończyć. Nie ma jeszcze lampy, nie ma jeszcze lampy żyrandola. Ja w szlafroku, bo jeszcze jest dosyć. Także tak się prezentuje pokój. Ja pokażę, dlatego że jest również szary. Tu jeszcze jest nieposprzątane. Tak, to jest nasza siłownia. Roletę kupiliśmy taką samą jak u Russella. Ja Wam powiem, że my kupimy do każdego pokoju, do każdego pomieszczenia te rolety z tego względu, że świetnie się nadają. Jak to wygląda? No jeszcze nie pozabierane rzeczy, ale ja mówię, a już pokażę Wam. Nowa tapeta jest taka szara, w taką jakby kratkę, jak widzicie. Tak samo nowa wykładzina. Tutaj jest kącik ćwiczeń, będzie do zabrania. Tutaj mamy te mebelki, co były. Z tej strony stoją Russella, stary telewizor, będzie podłączany do ćwiczeń. No i tutaj jeszcze do zabrania. Jeszcze brakuje będzie lustro, takie, żeby podczas ćwiczeń, nie wiem w którym miejscu zamontujemy to lustro, ale tak, żeby podczas ćwiczeń się widzieć, tak jak na siłowni. To jest potrzebne, żeby popatrzeć, czy poprawnie się wykonuje dane ćwiczenia. Także tutaj, o, widzicie, ciężarki, hantle, kettlebell, tutaj ja sobie laptopa stawiam, tutaj mam jeszcze gumy, rękawiczki, nawet pas
saunowy. Także tak to wygląda. O, ja w kociuchach. Super się ćwiczy. Już, tak jak mówiłam, pierwsze ćwiczenie jest za mną. Dzisiaj będziemy kończyć, robić tam parę rzeczy. Trzeba wysprzątać. Ja dzisiaj albo jutro jadę na zakupy. Dzisiaj albo jutro jadę na zakupy, ale takie normalne, świąteczne zrobię dzień przed Wigilią albo dwa dni przed Wigilią, bo będę z mamusią po rybę jechała. Czekam na Miśka, bo jest w pracy. Nie mamy jeszcze ubranej choinki, nie mamy jeszcze ozdób, bo jeszcze mamy tutaj nastawiane farby, bo było przecież malowane. Część już pozanoszone, część nie. Także ja oficjalnie mam holidaya, także już widzieliście pokój nowy. Jedyna ozdoba jaką mamy to ta, co... o, ta. Świeczuszka. No. W sumie to mamy tutaj takie rolety, a tamte są jeszcze lepsze. Także rolety, żaluzje, zasłony. Tak. Tu nowa kołderka będzie dla pieska, ale jeszcze nie. Aha, miałam sobie kolę wziąć, no widzicie. Także złapałam za kamerę, no i będzie tych filmików. Przez te dwa tygodnie będę nagrywała dużo, dużo więcej, więc będziecie... Aha, tu jeszcze, nie wiem czy widzieliście, ale na przedpokoju już taki mi się zużył. A tu, dywanik brzydki, no kilka lat leży, wiecie, pies tam się kładzie. W sumie tutaj bardziej dla psa niż... Gdzie ja tą kolę dałam? Tu. Idziemy, wychodzimy. Bardziej dla psa. Troszeczkę też ozdobnie, żeby nie była taka łysa. Przepraszam, wychodzimy. Łysa podłoga. No zobaczcie, ten już się tak zajechał, że także on będzie wymieniony, ale to najpierw muszę posprzątać, pomyć podłogi. Wiecie, teraz już będę miała wolne, będę miała dużo, dużo więcej czasu na to wszystko, a więc będę to robiła. No, no to do później, nie? Ja w ogóle powinnam być już w sklepie. Nie mam kulczyków. Co? A teraz mówię to do kamery. Co masz? Co masz? Jakieś takie coś. Kawę pijemy, nie wiem ile, ale jesteśmy uzależnieni teraz od kawy, bo jest po prostu super, nie? Mam do tego dwa syropy, właśnie będę jechała po kolejne dwa. Czemu jeden? No bo jeden to wszystko ja skończę. No ale ja dwa dokupię dzisiaj. Wkurza mnie to trochę ta maszyna, bo ona jest taka... za bardzo... Ej! Zobaczmy, co ty tam robisz? Co chciałeś zabrać? Szlafrok, tak? Na pewno chciałeś ukraść szlafrok. A teraz zobaczymy. Co robisz? No, ustawiasz się dalej, tak? I co zadziałało? Dalej nie? Chodź, pies. Patrz, on sobie tak siada. O, tak się denerwuje, to mu nie przeszkadzam. Wyjdź. Ja piję kawę i zbieram się na zakupy. Muszę dokupić jeszcze dzisiaj dwa prezenty, a po trzeci pojadę kiedy indziej. No ostatni. No to chyba też trzeba ustawiać podczas robienia, nie? Tak, tak. Mi się teraz robił, bo przed chwilą prawie dostałam zawału, bo mi się moja pianka nie robiła. Tylko za słabo chyba. Wydaje mi się, że jest za słaba, bo dzisiaj robiliśmy czyszczenia. Kamienie? Super. I jakimś trafem ustawienie się przemieniały. A ja muszę mieć taką pianeczkę. To już jest po wymieszaniu, nie? No. No, że co? Że słaba? Że słaba. Za słaba. Dobra, to ja się później pokażę. Jak wrócę ze sklepu, bo jadę na takie tygodniowe zakupy. Nie świąteczne. Świąteczne będą jeszcze kiedy indziej. Jestem głodna w uj. Jeszcze oprócz tego, co tutaj będzie pokazane, to jeszcze kupiłam prezenty pod choinkę, ale tego wam nie pokażę. Tu jeszcze...
Miśu, czemu ten blat taki u... Nie wiem, mnie nie było. Tak, mnie nie było. Tak, no... Siosła. A to? Co to? Nie wiem, dopiero przyszedłem, to masło. No nie to widzisz? Zabierz, tu takie ohydne tu leży. No takie tu leżało. Miśu, zabierz to, proszę cię. No jak i na mnie zawsze wszystko zbawicie? Na kogoś trzeba. Jeszcze raz mi było... Moje piękne paznokcie. Dostałam dwie karteczki z pracy. Tutaj o jednej, tutaj od Amandy. Ładne pismo. Dobra, kartki i tu są zakupy. I Misiu, proszę cię, wystawię. Tylko nie na eBayu. Ani na takich tych. Później sobie je ustawię. Sąsiad już tam muzę... Sąsiad długo już tą muzę te? Czekam, aż ty wrócisz, wiesz? Nawala, bo on zawsze jak kupi... Trzy razy mówi, posłuchaj, czekam, aż ty wrócisz. No miałeś wyciągać, co ty robisz tam znowu? No co mi kazałaś robić? Sprawdzić, ile jest kasy. Dobra. Nie ma kasy. Zaraz wam pokażę. Co? Sam sobie założył. I sam ściągnął. Dobra. Chciałam po kolei z sklepami, ale mi się zaczął się tu... Ej, nie hałasuj. Rozporządzać i będzie nie po kolei. Kawy kupiłam. Kawa u nas idzie teraz bardzo szybko. No ej! Ale hałasujesz. Ty też hałasujesz. Kawę kupiłam i tu jest kilogram. Także na trochę starczy, co? No, na święta. No, w sumie gości będziemy mieć. Dobra, woda dla Rasela, woda do żelazka, zapachy z Range'a, nowe, fajne. Tego zapachu jeszcze nie miałam. I tutaj kupiłam sobie taki skinny, czyli zero kalorii, pralinka i w ogóle syropy do kawy, fajny. Znaczy tak jak spróbowaliśmy, no to za mocny smak. Chipsy, Russell je lubi, więc kupiłam. Tu jakieś gumy. Będziemy próbować, on lubi takie wynalazki. Tu kupiłam światełka na okna albo na choinkę, zobaczymy. Tutaj te... ściereczki do... Co jesz? Co? Co jesz? Nie wiem. Otwórz buzię. Po co? Daj powąchać. Ja zawsze czuję. No zawsze wyczuwam. Nie jem nic. Czuję mięso. Mięso, jakie? Weź. No, ale ty masz chuchnąć, a nie... Wciąga powietrze. On się śmieje, bo ja zawsze wyczuję, nie? Nie? Co tam? To mięso zjadłeś, nie? Nic nie zjadłem. Zjadł. Marudo. Saszetki. Nie, nie mówię, że ci zabraniam czy coś do bębena. Pojedzie. I pracowanie. Jedzenie dla psa, Pepsi, nowe szklanki. W zeszłym razem kupiłam te same. Tylko, że 5. Tylko, że też 6, ale jedną pobiłam po drodze. Dzisiaj w sklepie pobiłam wazony. Dobrze, że przed kasą. Nie, to ja nie kupowałam. No to mówię, dobrze. Szłam i zwaliłam tym torbą i facet podbiegł i mówi, ja posprzątam, poprawię. A ja, okej, okay, poszłam. Nie, no przeprosiłam, nie, no bo, nie wiem, zahaczyłam. Jajka, zobaczcie. Świąteczny, ale taki quality. Fajny, podobał mi się. W końcu mam porządny świąteczny obrus. Bułeczki. Co tak tam zrobiłeś? Co? Przepraszam. Bułeczki jedne są z oliwkami, drugie są z makiem i truskawki. Jeszcze jedna paczka będzie dobra. Także za chwilę wam pokażę dalej. Ale mało się tam, że tam muzykę włącza. Ja już jestem zmęczona. Ten tutaj widzę, jak zżerasz tego. Weź! Ostatniego kodleci. Chodź i tak go w dupi. Co w dupi? Na to nie. A mam pokazać tam? Nagrywasz? Dobra, ser. A to cheddar jest. No. Jakieś tam wędlinki polskie, kebab gros, przyprawa, bo będę robiła sałatkę grosową na święta. Soczysty kurczak. Co? Nie wiem. Kurczak z papryką i ziołami. Tak chciałam zobaczyć, jak polskie. Dużo polskich rzeczy mi nie smakuje, ale dużo też bardzo mi smakuje. No co, naprawdę, na przykład ja się nie dziwię, że ludzie mówią o mrożonki. Jak ja kupiłam te Hortexa mrożonki, jakieś te jedne z najdroższych, co były tam na sklepie, to się okazało, że takie to... Żurowe.
Dokładnie. Dobra, ziemniaczki, słuchajcie, ziemniaczki. Tylko i wyłącznie chyba 39 pensów czy 29 pensów. To tak jakby u was było to 39 groszy za ten worek, czy coś takiego. Można to tak przeliczyć? Można, nie? Bo taka wartość pieniądza chodzi, nie? To u nas na święta bardzo dużo produktów przeceniają właśnie na święta. A z tego co pamiętam, to w Polsce było tak, że zawsze na święta wszystko drożało. Ja tak pamiętam, nie wiem jak teraz jest. Bo może jest inaczej, może się teraz mylę i tutaj, ale mówię wam, no marcheweczki, czy pietruszka, czy brokuły, czy te podstawowe rzeczy są dosłownie po pensy. Pensy, 19, 29 pensów to... Teraz pewnie jest inaczej, po prostu teraz wiesz, tak kiedyś drożały, tak teraz drożują jeszcze bardziej. No właśnie, kapusta kiszona, tutaj jeszcze jedna buteleczka, mleko bardzo fajne, grahamowe. Rzodkiewka biała, uwielbiam białą rzodkiewkę, w ogóle rzodkiewki lubię. Ostatnio zrobiłam za późno i tak, nie, ona się już tak splapczała. Pomidor, trzymam kurde pasztet i mówię pomidor. Z dudy najlepszy, duda się nadaje tylko właśnie na pasztet. To mój ten. No, kapustę kiszona dzisiaj właśnie zjadłam cały ten słoik, musiałam to mi się mówi odkupić. Mały będzie robił jutro nam na śniadanie naleśniki, więc potrzebowaliśmy czekoladę do smarowania. Tutaj salsa dla Wiesiosława, masełko najlepsze, Coca-Cola do drineczków. Coca-Cola. Ja bardzo lubię te chipsy. Ja solone z pieprzem są dla mnie najlepsze. Ostatnio jak kupuję to tylko ten smak, nie? Tylko z różnych firm, a dzisiaj było z Finet, czyli tam jakieś mini kalorii, bla bla bla. Oczywiście to wszystko piec na wodę, fotomontaż, bo to i tak niezdrowe, ale kto by na to patrzał? Lacosta free, chciałam to powiedzieć. Lacto free, to z polecenia Alutki, bardzo fajne mleko, dobrze się pieni, dobre w smaku. Dobra, groszek, kukurydza, to już tak pod święta, te trzy produkty, czyli to, puszki i ten, już kupiłam, żeby wiecie, były pomidorki, to i czemu, gdzie masz flaszkę, już schowałeś do lodówki? Jaką flaszkę? Wiem, bo pani wyciągała ten. Wyciągała. Myślałem, że nie wiem, czy sprawdzałaś. Sprawdzałam. Fajna butelka. Ja tak się staram. Staram się Misiowi kupować. Mówię, ale dużo, ale wielka pacze 0,7 tylko, nie? No, no już możesz słuchać. Staram się Misiowi kupować zawsze na. No to rób sobie. Jak to się mówi? Za każdym razem inny smak, tak? Może nie smak, ale inną firmę, inną butelkę, żeby popróbował sobie i wynalazł swój smak. Ma dwie ulubione, to już wiem, że highlighty, czyli highlighty. Ja zawsze przekręcam. Highland Park i ta złota, jak ona się nazywała? Jeszcze. Wizualnie widzę tą butelkę. Która? Ta kwadratowa? No. Ta ostatnia co była? O, tu jest, nie? Stoi, no. Butelka, bo będziemy robić ten, jak to się nazywa? Myślałam, że w nosie dubiesz. Ale tak jakoś w kamerze się rzuciło, że jakbym nie ten... oto. Bardzo ładna... Kardu? Nie wiem, co to jest. Naprawdę nie wiem, skąd bardzo, dobra, bardzo mu też zasmakowała, więc te dwie to już wiem, że bardzo lubi. A w Tesco jest teraz dla tych, co posiadają karty, te nie gifka, tylko te customer card dla, jak to się mówi? Co to za karta? Karta klienta. Klienta, o! Jezusie, są bardzo duże zniżki, a na alkohol to naprawdę, na przykład na tej flaszce 10 funtów, to jest dużo, 10 funtów, to dla mnie... Tylko za to, że zeskanowałaś sobie swoją kartę. Swoją kartę, tak, to wtedy miałam o 10 funtów taniej, także dlatego jeżdżę, tylko zapomniałam zeskanować paragon, ten 3 funty, nie? I dopiero jak wyszłam, to mówię, a już, dupa, mi przepadnie, nie? Następne mleczko, tak jak widzicie, 3 rodzaje, tym razem oats, czyli ziarna, jakie?
Otręby? Otręby? Pszenica? Nie. Nie. Płatki jakie? Owsiane. Owsiane. Owsiane? Tak. Owsiane. Chciałam sobie przypomnieć, jakie płatki jem, nie? Taki makaronik. Makaron jest z soczewicy. Dobra. Tak, lepiej. I kurczaczki przecenione na jutro na obiad, a to będzie na poniedziałek, zrobię też fajny obiad. Później jeszcze kupiłam Nutelle, bo nie wiem, którą chciał czekoladę, i takie zwykłe teskowy do prania. Zobaczymy, jak się sprawdzi. I jeszcze dwie siatki. Jedna i trochę. A mi te włosy zawsze sterczą, a mi się zawsze robi tak, mi wkurza, niby że będzie mi ulizywał, jest, jak mnie to zdenerwuje. Ale on to robi specjalnie. Dobra, truskaweczki jeszcze jedne, dwie paczki kupiłam, bo mówię, jak znowu będą bez smaku, to szkoda pieniędzy. Tutaj jeszcze makaron, papryka, dwie paczki sera, bardzo lubię ten ser. Tu jeszcze jeden karmelowy, bardzo dobry karmelowy. Waniliowego już więcej nie kupię, wolę mieć tylko cały czas karmel. Nie daje tego słodu, ale to... Ani smaku, ani słodu, moim zdaniem. Nie, jest słodki. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzało to, bo samo w sobie nie jest dobre, ale wyczuwać fajny smak orzechów. Więc myślę, że to będzie pszczoł w dziesiątkę. Kefir oczywiście na lepszą kubkę moją. Jakby ktoś pytał, jak nie pytał, to już wiecie. Ogóreczka, miśkowe chipsy, tu mu kupiłam. Ten jest twój ulubiony, nie? Czy nie? Pomarańczowy. Wszystkie w sumie lubię z tego, z L'Oreal. Nie, nie wszystkie. A jak ja nie lubię? Zielonego. Zielonego? Nie. Czy żółtego? Jakiś tam ci nie podchodził. Kiełbaska myśliwska, bardzo dobra. Krakowska. Tutaj kupiłam gałkę muszkatołową, bo mi już się skończyło. No, kuchasz na mnie, kurde. Pomidorki jeszcze jedne. Borówka amerykańska, czyli jagody. Bo, no tak, bo mówili, że to nie są, to ten, bla, bla, bla. Ja wiem. Dobra, chleb, zawsze o coś przyjeżdżam. No dokładnie, garlic te, jak to się nazywa? Czyli? To nie jest garlic, tylko pieczywo czosnkowe. O, właśnie, bagietkę czosnkowa, słowa mi brakowało. Pringlesy dla Russella. Popcorn, zaraz sobie będziemy jeść popcorn, pić drineczka, dłubać słonecznik, jeść chipsy i w ogóle wszystko fajnie, ekstra, bo jest weekend i to już kurde wolne. Znaczy, mi się jeszcze do pracy idzie. Kapusta kiszona jeszcze jedna, ulubiona teraz Russellowa czekolada, więc... Kapusta kiszona ulubiona. Tak, tak. Nowe lemonki, jabłuszka, mandarynki i kupiłam dla Russella orężadę, żeby spróbował, co my piliśmy, jak byliśmy mali. No właśnie. Tu jeszcze jest pomidorki, jeszcze jedna kapusta, jeszcze groszek kukurydza i banany. I to by było na tyle. Teraz w końcu o godzinie 21:22 będę jadła obiad. I to well done. No. Jestem cały dzień od jajka mi się zrobił w ten. Co robisz? Podgrzeję, chcę sobie włączyć jedzenie już. Dobra, także do zobaczenia jutro, będziemy dużo nagrywać, każdego jednego dnia filmiki, albo będą się ukazywać codziennie, albo będą się ukazywać co drugi dzień, także no ci, co lubią do nas zaglądać, to się ucieszą, czy ci, którzy nie lubią, to mają pecha, to nie wiem, po co w ogóle zaglądają, skupiam się na tych, którzy są tu dla nas, a ja jestem dla was. Wielka buźka, do zobaczenia. Już niedługo. Pa, pa.